Umiejętność prowadzenia niezobowiązujących rozmów, czyli small talków, może nam się bardzo przydać w wielu sytuacjach. Pomoże też poradzić sobie z nieśmiałością. Witam na czasie dżentelmenów. Nazywam się Łukasz Kielban, a dzisiaj pomówimy o tym, jak prowadzić small talk. Wyobraź sobie taką sytuację. Przychodzisz na spotkanie biznesowe, jest szef tej drugiej firmy, ale czekacie jeszcze chwilę na pozostałych uczestników spotkania. Albo jesteś na imprezie u znajomych, siadasz koło sympatycznej dziewczyny, której jeszcze nie znasz i następuje taka krępująca cisza. Albo jesteś na kolacji u rodziców swojej narzeczonej, których właśnie musisz poznać. Twoja wybranka jednak musiała na chwilę wyjść, zostajesz więc skazany na kilkuminutową rozmowę z jej ojcem. Te wszystkie sytuacje przestają być przerażające, kiedy mamy opanowaną umiejętność prowadzenia small talków. Pomoże Ci on nie tylko przetrwać kilka najbliższych minut, ale też ułatwi przełamanie lodów, dasz się trochę poznać innym i przygotujesz grunt pod poruszanie ważniejszych tematów. Dawniej small talk był niezwykle ważną umiejętnością i świadczył o kulturze danej osoby. Kiedy prowadziło się bujne, a zarazem związane licznymi zasadami życie towarzyskie, wręcz oczekiwano od siebie, że będzie się wzajemnie zabawiać niezobowiązującymi rozmowami. Dzisiaj nikt już od nas tego nie wymaga, ale nadal mruki, osoby, które nie przestają mówić i te, które bez ogródek poruszają drażliwe tematy, nie są zbyt mile widziane w towarzystwie. Umiejętność prowadzenia niezobowiązujących rozmów będzie świadczyła o tym, że interesujesz się swoimi towarzyszami, że potrafisz wyczuć i ominąć grząskie tematy, a także, że nie podchodzisz do kontaktów interesownie. Dodatkowo small talk to narzędzie, które pomoże Ci przełamać swoją nieśmiałość i odnaleźć się w każdym środowisku. Słowem, warto nad nim popracować. Żeby nie pozostawić niedomówień, wyjaśnimy sobie najpierw, czym jest ten small talk. Przede wszystkim to luźna, niezobowiązująca pogawędka, która nie ma niczego innego na celu, jak umilenie sobie czasu. W związku z tym nie poruszamy tematów poważnych, intymnych, ani drażliwych. Nie staramy się nikogo przekonać do naszych tez, ani niczego szczególnego osiągnąć. Można przyjąć, że jest to forma rozmowy wstępnej, która ma przygotować grunt pod podjęcie tematów, na których nam szczególnie zależy. Tak będzie na przykład na spotkaniu biznesowym. W ogóle nieelegancko jest przechodzić od razu do sedna sprawy. Niemniej small talk przyda się również tam, gdzie nie mamy żadnych dalszych planów. Na przykład na weselu, kiedy zostaniemy posadzeni obok nieznanych ludzi. Albo w pociągu, w przedziale, kiedy nie chcemy spędzać wielogodzinnej podróży w ciszy. Do poszczególnych small talków nie będziemy się oczywiście przygotowywać, ale warto poczynić pewne wstępne kroki. Dobrze jest zgromadzić choć podstawowe informacje z szerokiego spektrum tematów, od literatury, przez kino, po bieżące wydarzenia, żeby na każdy z nich sklecić chociaż kilka podstawowych zdań. Rzecz jasna, trudno nam będzie idealnie trafić z naszą wiedzą, ale im mamy szersze horyzonty, tym łatwiej nam będzie później lawirować w rozmowie. Dobrym pomysłem będzie stworzenie w swojej głowie listy ciekawych tematów, które lubisz omawiać i widzisz, że inni mają podobne odczucia. To będzie Twoja ściągawka. Gdyby w czasie niezobowiązującej rozmowy nastała cisza, możesz do niej szybko sięgnąć i z niej skorzystać. To przyda się szczególnie osobom, które mają tendencję do denerwowania się w takich sytuacjach. Jest jeden wyjątek od powyższego. Na bardzo ważne spotkania, kiedy spodziewasz się krótkiego small talku, warto przygotować się nieco dokładniej. Spróbuj dowiedzieć się czegoś o swoim przyszłym rozmówcy, na przykład na jego profilach społecznościowych. Zobacz, czym interesował się ostatnio. Zainteresuj się tym samym i wykorzystaj tę wiedzę w rozmowie. Rzecz jasna, nie musisz chwalić się swoimi szpiegowskimi dokonaniami. Początek rozmowy jest zawsze najtrudniejszy, ale nie trzeba się go specjalnie obawiać. Jeśli znamy się chociaż trochę, na przykład gospodarz nas sobie przedstawił, mamy już jakiś punkt zaczepienia. Warto też wyrobić w sobie nawyk pamiętania czegokolwiek z poprzednich spotkań i rozmów, żeby później wracać do tych wątków. Na przykład możemy zapytać o to, jak się potoczyły wcześniej omawiane sprawy, albo o swojej krótkiej historii. To powinno dać już impuls do dalszej rozmowy. Jeśli nie mamy takiego komfortu, możemy nawiązać do czegoś w naszym otoczeniu. Muzyka, jedzenie czy nawet przeciąg będą dobrym punktem wyjścia. Pytanie o czytaną książkę, gazetę czy posiadane buty też będą dobre. Trzeba być po prostu kreatywnym. Niemniej, ponieważ jest to najtrudniejszy element, warto praktykować go jak najczęściej. Polecam obrać sobie za cel nawiązywanie takich pobieżnych relacji przy każdej nadarzającej się okazji. Nie kosztuje to nas wiele,
a pozwala wyrobić sobie niezwykle cenną umiejętność, z której będzie później o wiele łatwiej skorzystać w razie potrzeby. Wiem dobrze, że sama świadomość właściwych tematów może nie wystarczyć. Osoby o różnych charakterach mogą mieć opory przed nawiązaniem pierwszego kontaktu. Introwertycy, zwłaszcza ci nieśmiali, zazwyczaj woleliby, aby ktoś za nich zrobił ten pierwszy krok. Ale tak nie zawsze się stanie. Przeważnie są to też ludzie dociekliwi i potrafiący słuchać. Można z tego zrobić atut. Taka osoba mogłaby rozpocząć rozmowę ze szczerym nastawieniem, aby dowiedzieć się czegoś o swoim rozmówcy. Ludzie uwielbiają, kiedy ktoś się nimi interesuje. Z kolei osoby, które mówią niekiedy nawet zbyt wiele, mogą się obawiać, że przytłoczą drugą stronę. W rozmowie bardzo ważna jest równowaga, ale ludzie, którzy zdobywają każde towarzystwo szturmem, choć z początku nieco dziwią, zazwyczaj na dłuższą metę przyjmowani są z sympatią, bo trudno się przy nich nudzić. Oczywiście dopóki nie przekraczają pewnych przyjętych norm. Zatem ekstrawertyzm kontrolowany to także zaleta. Mnie natomiast pomagają sytuacje, w których jestem niejako gospodarzem. Wchodzę wówczas w rolę osoby, która musi zadbać o swoich gości. Prowadzenie małych rozmów z osobami, które znam słabo albo nawet wcale, jest częścią tego zadania. I o dziwo, wówczas moje opory drastycznie maleją. Co więcej, staram się przypominać sobie to nastawienie także w sytuacjach, w których gospodarzem nie jestem. Umiejętność podtrzymania rozmowy jest niemal tak samo ważna jak jej rozpoczęcia. Nawet bardzo ciekawy temat umrze, zanim na dobre się rozpocznie, jeśli któraś ze stron ma braki na tym polu. Do rozmowy należy dolewać paliwa, czyli kolejnych wątków, które pozwolą poprowadzić ją dalej. I w rzeczywistości smalltalk potrzebuje tych wątków więcej niż zwyczajna rozmowa, ponieważ jest to bardziej ślizganie się po tematach niż rozkładanie ich na czynniki pierwsze. Musisz zatem z jednej strony dawać szerokie odpowiedzi, żeby dawać swojemu rozmówcy kolejne punkty zaczepienia do poprowadzenia dalej tej rozmowy, a z drugiej strony wyłapywać te punkty w jego słowach, aby później to wykorzystać. Możemy to nazwać odbijaniem piłeczki. Jeśli będziesz odpowiadać lakonicznie, bez rozwijania tematu, ogień rozmowy wygaśnie i nastanie cisza. Stanie się to samo, kiedy będziesz odpowiadać na pytania, ale sam ich zadawać nie będziesz. Zbierzmy teraz te informacje. Żeby być dobrym w prowadzeniu small talków, musisz zbierać szeroką wiedzę, mieć otwarty umysł i łączyć fakty, żeby maskować swoje braki. Musisz być zainteresowany swoimi rozmówcami, słuchać ich uważnie i zapamiętywać wątki z minionych rozmów. Powinieneś odpowiadać możliwie szeroko, żeby dawać kolejne punkty zaczepienia do poprowadzenia konwersacji dalej. Musisz unikać tematów drażliwych, poważnych i intymnych, a w razie wpadki szybko się z nich wycofywać. No i na koniec powinieneś praktykować nawiązywanie niezobowiązujących rozmów przy każdej nadarzającej się okazji. A warto szlifować tę umiejętność, bo bardzo pomaga nawiązywać nowe znajomości i przygotowywać grunt pod ważniejsze sprawy. Nie podawałem listy właściwych tematów, bo każdy z nas czuje się dobrze w czymś innym. Najbardziej wyświechtanym będzie z pewnością pogoda, ale wydaje mi się, że stać nas na nieco więcej. Napiszcie w komentarzu, jakie tematy uważacie za najlepsze dla small talków. Stworzymy w ten sposób bardzo przydatną listę. Ja już na tym kończę, a my widzimy się tradycyjnie w kolejnym filmie. Zatem pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!